To piąta część całego wyścigu, ale pierwsza w województwie śląskim. Z Pszczyny wystartował dziś kolejny etap 80. Tour de Pologne. Kolarze do pokonania mieli prawie 200 km. Ich zmagania obserwował Paweł Jędrusik. Start piątego etapu znajdował się na pszczyńskim rynku. Mimo że kolarze ruszyli tuż przed południem, to dopingowało ich wielu mieszkańców, bo Tour de Pologne wpisał się już na stałe w kalendarz imprez sportowych w regionie. Oznacza przygodę, to co zawsze, o czym zawsze marzyłem i co podziwiałem. Tych wspaniałych panów, którzy w tak trudnych niekiedy warunkach mkną te 200 km po górach, pagórkach. Także tutaj pełen szacun dla nich i dla organizatorów. Duże, bo może nie na Tour de Pologne, na wyścigu pokoju się właściwie wychowałem, bo to były lata mojej młodości. Pierwszy rower Huragan mi tata kupił w latach 70. Wtedy mi się nie chciało bardzo jeździć na rowerze. Teraz mam ponad 60 lat i przygotowuję się do maratonu Paryż-Brest-Paryż dla amatorów, 1240 km. Mieszkam tu niedaleko, także nie mogłem sobie odmówić tego, żeby tu przyjechać. Piąty etap prowadzi z Pszczyny przez Ustroń i Stebną i Wilkowice. To trudny etap, bo kolarze musieli zmierzyć się z przewyższeniem ponad 3000 metrów. Dla Pszczyny, ale dla kolarzy pszczyńskich przede wszystkim, szczególnie z taką tradycją jak Stasiu Gazda, gdzie tak naprawdę od wielu, wielu lat kolarstwo dla Pszczyny jest bardzo ważne. Dzisiaj to, że Lang Team przyjechał do Pszczyny i Tour de Pologne startuje w Pszczynie, dla nas wszystkich to ogromne emocje, zresztą chyba słychać to w moim głosie, ponieważ wszyscy jesteśmy nieprawdopodobnie podekscytowani. Podekscytowani mogą być też kibice z Katowic, bo jutro wyścig zawita właśnie do ich miasta. Tam odbędzie się jazda na czas na dystansie prawie 17 km. Trasa będzie prowadziła przez ścisłe centrum z metą przy spodku. Katowice i etap prawdy, tak jak to się mówi. Zobaczymy te różnice sekundowe, czy dzisiaj się coś wydarzy takiego spektakularnego i na pewno ta czasówka będzie trzymała wszystkich w napięciu, bo może faktycznie decydować o tym, kto założy koszulkę zwycięzcy całego Tour de Pologne. Ostatni, siódmy etap Tour de Pologne rozpocznie się w Zabrzu, a zakończy w Krakowie.